Polska jest w stanie, jak wszyscy widzimy. Ludzie emigrują, nie ma pracy, przedsiębiorstwa upadają. Żadne z obietnic, które poczynili wyborcy, nie są realizowane. Nadto granice przestały być także bezpieczne. Przyszłość nasza rysuje się, najłagodniej mówiąc, w trudny sposób. Polska potrzebuje zmiany. W taki sposób dalej nie jesteśmy ani w stanie się rozwijać, ani mieć przyszłości, ani nasze dzieci nie są w stanie mieć przyszłości. Zamiast spodziewanego powrotu są wyjazdy. Polska się zwija. Potrzeba zmian. Dziś jest tylko jedna siła, która może tych zmian dokonać. Jest nią Prawo i Sprawiedliwość. Są wprawdzie formułowane różne programy. Są tacy, którzy próbują mówić, że my Polskę uratujemy, ale to wiadomo, że to jest efemeryda, że to wszystko jest jakiś odprysk Platformy Obywatelskiej. Prawo i Sprawiedliwość przed miesiącem przedstawiło program gospodarczy. Nie tylko gospodarczy zresztą, ale społeczny w dziedzinie ochrony zdrowia, oświaty, opieki społecznej i tak dalej, i tak dalej. Ten program był formułowany w oparciu o rozmowy z ludźmi. Członkowie kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości objechali wszystkie powiaty. Rozmawialiśmy z ludźmi, wysłuchiwaliśmy ich postulatów. Rezultatem tych rozmów był program. My mamy program, który wprawdzie w dzisiejszej klęsce nie spowoduje natychmiastowej poprawy, ale jesteśmy w stanie dać ludziom szansę na to, że rzeczywiście lepiej będzie. My w czasie naszych rządów pokazaliśmy, że potrafimy Polską kierować za naszych rządów. Polska potrzebuje zmiany, Polska potrzebuje rozwoju. Ten rozwój może praktycznie zapewnić tylko Prawo i Sprawiedliwość. Myśmy to potrafili. A okazja do zmian oprócz tych wyborów, o których mówi Pan Przewodniczący, będzie w tym roku, pamiętajmy, będą wybory samorządowe. Prawo i Sprawiedliwość ma kandydata na prezydenta miasta Płocka, pana senatora Martynowskiego, którego wszystkim nam zależy, żeby prezydentem Płocka był człowiek, który będzie godnie reprezentował lokalną społeczność, który będzie dobrze rządził. Będzie dobrze rządził miastem. Wszystkim nam zależy, żeby Rada Miasta Płocka była złożona z ludzi godnych, odpowiedzialnych i dobrze i uczciwych, tak, i dobrze sprawujących swój urząd. No i na takich ludzi trzeba stawiać. Takich ludzi trzeba wybrać. Sprawiedliwości jest aktywna. Jeździmy po Polsce, rozmawiamy z ludźmi, uważamy, że to jest najlepsza formuła konsultacji społecznych, bo tak to trzeba określić. No niestety Sejm nie odpowiada na te pytania, które ludzie stawiają, chociażby na ostatnim posiedzeniu Sejmu był wniosek Prawa i Sprawiedliwości dotyczący referendum w sprawie obowiązku szkolnego dla dzieci 6-letnich. Otóż my jako klub złożyliśmy ten wniosek, dlatego że w listopadzie większością głosów koalicji PO-PSL został odrzucony wniosek obywatelski. Pod tym wnioskiem zebrano prawie 1 000 000 podpisów, ale partia, która dziś Polską rządzi, PO, ma obywatelskość wyłącznie w nazwie. Muszę powiedzieć, że jeszcze wnosi też dodatkowo. Wniosek Prawa i Sprawiedliwości także został odrzucony. Nie mają zaufania Donald Tusk, Janusz Piechociński do ludzi, bo przecież gdyby postawić sprawę, tak jak chciało Prawo i Sprawiedliwość w referendum, to ludzie by ocenili, czy uważają, że to od rodziców powinno zależeć, czy dzieci 6-letnie pójdą do szkoły, czy też od władzy. Jestem przekonany, że ludzie by zdecydowali, że to od rodziców powinno zależeć, no bo tak być nie powinno. Jeżeli rodzice uważają, że dziecko jest na tyle przygotowane, żeby mogło pójść w wieku 6 lat do szkoły, to powinni
mieć prawo je wysłać. Ale jeżeli uważają inaczej, że dziecko powinno pozostać z rodzicami jeszcze przez rok, to powinni mieć prawo taką decyzję podjąć. To jeden z przykładów tego, jak nierespektowane są prawa obywatelskie przez tych, którzy dziś Polską rządzą. Inny przykład, no jeszcze sprzed kilku lat, wniosek o referendum w sprawie podwyższenia wieku emerytalnego do 67 roku życia. 2,5 miliona podpisów. 2,5 miliona podpisów również trafiło do kosza, bo rządzący uważają, że Polacy muszą dłużej pracować do 67 roku życia. Zajmują się jakimiś suwakami na listach wyborczych, że prawa kobiet respektują, użalają się, że mniej kobiet jest w polityce, tymczasem panią zwiększyli czas pracy do 67 roku życia. To jest konkret, to jest polityka taka wymierzona właśnie w kobiety, w panie. Pomyślmy sobie na przykład panie pielęgniarki, które będą musiały pracować do 67 roku życia. Czy to jest w ogóle możliwe? Czy to jest realne? Czy to jest realne? O co w tym wszystkim chodzi? No pewnie rządzący Donald Tusk patrzy z punktu widzenia budżetu. Chodzi o to, żeby zaoszczędzić na ludziach, żeby zaoszczędzić na ludziach. Tak, bo on przecież nie będzie oszczędzał na administracji, nie będzie oszczędzał na tych, którzy wysokie pensje otrzymują, po spółkach różnych znajdują zatrudnienie, tylko na zwykłych ludziach będzie oszczędzał, bo w ten sposób mniej osobom wypłaci emerytury. Będzie to z korzyścią pewnie z jego punktu widzenia dla budżetu państwa. To jest istota właśnie tej władzy, koalicji PO-PSL. Obietnice składano od 2007 roku, puste słowa, jeżeli jakieś działania, no to właśnie podwyższenie wieku emerytalnego, to podwyższenie podatków, to szukanie pieniędzy w kieszeniach, tych płytkich kieszeniach, bo nie w głębokich. Prawo i Sprawiedliwość, tak jak powiedział pan minister Jasiński, w połowie lutego, przeprowadziło kongres programowy, przyjęliśmy nowy, zaktualizowany program i właśnie spotykamy się z ludźmi, żeby mówić na ten temat, na temat naszej alternatywy, naszej konkretnej propozycji dotyczącej tego, co się w Polsce dzieje, jak można Polskę zmienić, jak można rządzić lepiej, jak można rządzić inaczej. Jeżeli już jestem przy emeryturach, to oczywiście nasz postulat to cofnięcie tego podwyższenia wieku emerytalnego. 60 lat jako granica, po przekroczeniu której na emeryturę przechodziłyby panie, 65 panowie. I nie przyjmujemy do wiadomości twierdzenia, że Polski na to nie stać, że budżetu państwa na to nie stać, że to na co budżet państwa stać. Pokazujemy, gdzie są marnotrawione pieniądze. A na przykład, proszę państwa, na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad możecie państwo znaleźć informację, że kilometr budowanej w Polsce autostrady jest droższy niż kilometr budowanej autostrady w Niemczech. Tak, to jest oficjalna informacja. Przy czym przeciętny Niemiec, pokazują to statystyki, Eurostat na przykład, zarabia trzykrotnie więcej niż przeciętny Polak. Przy czym firmy podwykonawcze, które budowały autostrady, zbankrutowały, bo wykonały pracę, nie otrzymały zapłaty. No i pokazujemy, tak, proszę bardzo, tu pieniądze są marnowane. Tu pieniądze są marnowane. Mówimy o korupcji, o tym, co się dzieje w sferze władzy. Pokazujemy aferę, afera hazardowa, afera stoczniowa, przecież zamknęli stocznię w Szczecinie i w Gdyni. Skorzystali na tym Niemcy. Stocznia w Ostoku przyjęła zamówienia szczecińskie. Afera informatyczna, afera Amber. Tu rozchodzą się pieniądze. Tu ktoś obławia się na tym, że ma kontrakty ze spółkami Skarbu Państwa, że korzysta, jest beneficjentem budżetu państwa. Inna sfera związana, służba zdrowia. W Płocku też szpital jest spółką, która, co przynosi długi, jest niedochodowa. Zresztą w ogóle włączenie zysku do leczenia
jest czymś zupełnie nieracjonalnym. To ma wytłumaczenie tylko z jednego punktu widzenia, ktoś na tym zarobi. Ktoś na tym zarobi. No i rzeczywiście ktoś na tym zarabia. Szpital Płocki z roku na rok przynosi straty. A przykład z innej części Polski, w Mysłowicach, szpital sprzedany dwojgu radnych z PO za 135 tysięcy złotych, czyli zarówno wartość kawalerii. Kupili szpital, bo też był zadłużony, no, nie przynosił dochodów, a więc kupili szpital. Kupili z kontraktem, wartym kilka milionów złotych, bo na tym cała ta operacja polega. Premier Tusk, kiedy zarzuciliśmy my, Prawo i Sprawiedliwość, właśnie tą aferę z trybuny sejmowej zarzuciliśmy premierowi Tuskowi, wyszedł na mównicę i powiedział, że nie, nie, to wszystko jest inaczej, bo ci, którzy kupili, to zobowiązali się, że spłacą długi, że zainwestują w ten szpital. Już ja to widzę, jak oni długi pospłacają, albo jak zainwestują w ten szpital. Możemy popatrzeć, co się stało, bo większość z nas pamięta lata 90. Pierwsze lata 90., jak to podobnie kupowano państwowe przedsiębiorstwa. Najpierw przekształcano spółki, a potem uwłaszczali się cwaniacy na tych spółkach. I co się działo później? No otóż z reguły tak było, że te spółki przestawały zatrudniać ludzi, a potem zbywały majątek. I ci cwaniacy zarobili sobie na tym, że zbyli majątek, który wcześniej należał do Skarbu Państwa. To jest ten mechanizm. To jest ten mechanizm właśnie, z którym mamy do czynienia, bo władza na to zezwala. Więcej, ci, którzy są przy władzy, na tym korzystają. Przykład z Mysłowic, przykład sprzedaży szpitala jest tego dowodem. Dziś słyszymy, że w sprawie kolejek minister Arłukowicz, minister zdrowia, przedstawił już premierowi Tuskowi plan naprawy sytuacji. A opinia publiczna ma poznać ten plan w przyszłym tygodniu. Na czym ta zmiana ma polegać? No właśnie, na czym ta zmiana ma polegać? Co oni tam mogą zrobić w tym wszystkim? No pewnie to będzie, przepraszam za określenie, pudrowanie trupa, bo tak to wygląda. Ma być tak samo, przecież nie zmienią istoty sprawy, nie zmienią tego, że dążą do prywatyzacji szpitali, prywatyzacji służby zdrowia, tylko będą mówili, że przesuną, może przesuną kolejki z lekarzy specjalistów do lekarzy rodzinnych. No i taki chaos w tym systemie, który jest do zmian wprowadzony. Prawo i Sprawiedliwość proponuje zmiany. Na czym ta zmiana miałaby polegać? Na likwidacji NFZ-u i finansowaniu opieki zdrowotnej z budżetu państwa. Dlaczego tak? Dlatego, że wówczas pieniądze pozostają pod kontrolą władzy. Pod kontrolą rządu, pod kontrolą Sejmu. Dziś są poza kontrolą. Dziś wychodzą panowie ministrowie zdrowia i mówią, no to nie my, to NFZ. To NFZ podpisuje kontrakty i na nic wpływu nie mają. Słyszałem, że tak tłumaczą się również w Płocku, że płocki szpital jest zadłużany, dlatego że kontrakty ze szpitalem podpisuje NFZ i te kontrakty z roku na rok są niższe. No i oni na nic wpływu nie mają. Prezydent Płocka, który jest z PO, był posłem przecież PO, rozkłada ręce, na nic nie ma wpływu. No to jest oszustwo. To jest oszustwo. To jest oszustwo. To jest tak skonstruowany system, żeby właśnie pieniądze wypływały nie wiadomo gdzie, żeby oprócz tego, że te pieniądze są marnotrawione, że są rozkradane, to jeszcze mamy do czynienia z czymś, co jest jeszcze gorsze. Ludzie nie mogą dostać się do lekarza. Wczoraj na portalu internetowym jednej z telewizji został opublikowany raport mówiący o tym, że na przykład we Wrocławiu ludzie 6 lat czekają na wizytę u lekarza ortopedy. No tak, 6 lat. No przecież to jest obłęd. Opowiadał mi znajomy, że poszedł do szpitala, bo naderwał sobie mięsień. Źle stanął, jakaś taka kontuzja się tu pojawiła, naderwał sobie mięsień. Lekarz w szpitalu warszawskim powiedział, że zagipsuje mu nogę, no i za 3 miesiące na USG może przyjść.
za trzy miesiące na USG może przyjść. No ale pokazał mu też kilka nazwisk lekarzy i powiedział, że jeżeli zapłaci, no to oczywiście od ręki. To oczywiście od ręki może USG. No to jest ta patologia. To jest ta patologia. I czy Donald Tusk tą patologię zmieni? Arłukowicz tą patologię zmieni? Oczywiście, że nie. Bo sami ją wprowadzali. Donald Tusk ją wprowadzał wtedy, kiedy ministrem zdrowia była Ewa Kopacz. Wtedy Arłukowicz krytykował ten system, a teraz sam ten system wprowadza. Sam ten system wprowadza, więc do wymiany. I Arłukowicz do wymiany, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, trzykrotnie. Trzykrotnie składał wniosek o odwołanie Arłukowicza i Tusk do wymiany. No nie łudźmy się. Przy tym premierze żadna zmiana, jeżeli chodzi o politykę zdrowotną, nie nadejdzie. Nie miejmy co do tego żadnych, ale to nie żadnych złudzeń. Kolejna sprawa, oświata. Likwidują szkoły, likwidują samorządy, bo mówią, że nie ma pieniędzy na szkoły. Dowiedziałem się, że w Płocku też gimnazjum numer 2 zostało, jest wygaszane, jest likwidowane, bo nie ma pieniędzy. Nie ma pieniędzy. No, nie ma pieniędzy w przypadku miast powiatowych na to, żeby funkcjonowały posterunki policji, żeby były połączenia PKP, żeby były połączenia PKS-u. Nie. Na to pieniędzy nie ma. Likwidują Polskę powiatową, bo metropolie muszą się rozwijać, bo tam PO ma swój elektorat, który musi dopieszczać pieniędzy. Otóż to jest sprzeczne z taką podstawową zasadą, wokół której powinny toczyć się procesy rozwoju Polski, a więc zrównoważonym rozwojem. Polska powinna się rozwijać w sposób zrównoważony. Nie można powodować tego, że ludzie z Polski, szczególnie tej powiatowej, będą uciekać, bo nie będą mieli szansy na to, żeby znaleźć pracę, żeby założyć rodzinę, żeby kupić mieszkanie. Dzieci ludzie będą uciekać do metropolii, chyba że za granicę, ale nawet ucieczka do metropolii czy do zagranicy nie ma sensu. To jest kolejny problem, olbrzymi problem naszego kraju, że ludzie młodzi wyjeżdżają za pracą na zachód Europy, bo nie mają szansy na pracę w Polsce. Jaka jest nasza propozycja? Więc Narodowy Program Zatrudnienia. To jest właśnie system ulg podatkowych dla tych przedsiębiorców, którzy zdecydują się na inwestowanie w Polsce powiatowej i tworzenie miejsc pracy dla ludzi młodych. Dla ludzi młodych, tak żeby ludzie młodzi po znalezieniu pracy mogli pobrać się i decydować na posiadanie dzieci. To jest właśnie rozwój. Na tym ten rozwój polega. Nasi eksperci stwierdzili, że Narodowy Program Zatrudnienia gwarantuje powstanie w ciągu 10 lat 1 200 000 nowych miejsc pracy. Żeby zmniejszyć bezrobocie, żeby zahamować emigrację z Polski, proponujemy także inwestycje. To jest ten słynny 1 000 000 000 złotych na inwestycje w ciągu 7 lat. Mówił o tym premier Kaczyński. No to oczywiście, co słyszymy w mediach, w tych mediach mętnego nurtu? Słyszymy, że skąd on wziął ten 1 000 000000, to niemożliwe, to nie ma. Pokazujemy konkretnie. 500 miliardów złotych to fundusze unijne razem z wkładem własnym Polski w ciągu 7 lat, pokazuje perspektywę 7-letnią. Szacuje się, że 200 miliardów złotych to oszczędności, to pieniądze, które nie pracują polskich przedsiębiorców. To pieniądze, które nie pracują. Pieniądze powinny pracować, powinny być pomnażane. A więc proponujemy stworzyć takie warunki, żeby opłaciło się zainwestować te pieniądze tu, nad Wisłą. Tu, nad Wisłą. Nie gdzie indziej, tylko właśnie tu, nad Wisłą. To jest 200 miliardów. Kolejne 100 miliardów złotych to są zasoby spółek Skarbu Państwa, które też na zasadzie współpracy z bankiem, Narodowym Bankiem Polskim, powinny być wykorzystywane w formie funduszy inwestycyjnych, tak żeby zarabiały, żeby były pomnażane. To z całą pewnością musi nakręcić koniunkturę.
Poza tym proponujemy przy tych ulgach inwestycyjnych na przykład natychmiastową amortyzację. Proponujemy podwójne ulgi właśnie podatkowe przy inwestycji. Proponujemy także jako wymuszenie wzrostu płac. Uważamy, że w Polsce płace są bardzo, ale to bardzo niskie. Opowiadamy się zdecydowanie przeciwko wprowadzeniu euro do Polski. Co prawda, wchodząc do Unii Europejskiej, zobowiązaliśmy się, żeby wprowadzić euro, ale data nie jest wskazana. Nie ma sensu, żebyśmy wchodzili do euro, ze względu na to, że strefa euro to chory człowiek. To jest metoda, która pozbawiłaby nas zasobów, gdybyśmy do strefy euro weszli, pozbawiłaby nas możliwości elastyczności finansowej, prowadzenia właśnie polityki finansowej. A więc zdecydowanie temu się sprzeciwiamy. Wracając jeszcze do biliona. Czy to jest dużo, czy to jest mało? Otóż, jeżeli byśmy porównali sytuację, jaka jest dziś, ten bilion złotych, to jest jakieś 2-2,5% PKB. A zauważmy, że na przykład pod koniec lat 30. Druga Rzeczypospolita, czyli dużo biedniejszy kraj, dużo biedniejszy ze względów historycznych, po zaborach, przeznaczała na inwestycje 4-5% PKB. A więc można. Można, tylko trzeba sprawnego rządu takiego, który będzie chciał patrzeć na to, co się dzieje w naszym kraju z polskiego punktu widzenia. A nie rządu takiego, który będzie się godził na przejmowanie majątku przez firmy z zachodu Europy. To jest proces, który można zaobserwować w wielu miejscach. Otóż firmy, koncerny międzynarodowe, zachodnie przejmują polskie firmy, przejmując rynek zbytu, a traktują obywateli naszego kraju jako dostarczycieli taniej siły. I to jest wina rządzących, bo oni tak sprawy stawiają. Ostatni kryzys związany ze sprzedażą mięsa na wschód, otóż ten afrykański pomór, świn. Okazuje się, że dochodzi do dymisji ministra rolnictwa, bo minister rolnictwa mówi, że nie otrzymał wsparcia w rządzie, że nic nie mógł zrobić, jest bezradny. Minister Kalemba przyznał się do swojej bezradności. No ale jednocześnie nic się nie dzieje, jeżeli chodzi o skup tej trzody chlewnej. Rząd zajmuje się samym sobą, zajmuje się konfliktem między Piechocińskim a Pawlakiem. Kalemba, tak jak mówi się powszechnie, to kandydat Pawlaka, Piechociński ma Sawickiego jako swojego kandydata. No i dochodzi do wymiany ministra i proszę Państwa, ministrem rolnictwa ma zostać ten, który przecież nie tak dawno w atmosferze skandalu z rządu odchodził, a skandal był związany z nepotyzmem, z kumoterstwem, to były te taśmy hańby z Elewaru, hańby PSL z Elewaru. A widać, że to Donaldowi Tuskowi nie przeszkadza. Jeszcze tam jest jedna rzecz, o której media, Gazeta Polska codziennie napisała kilka tygodni temu, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Tam też, podobnie jak w Elewarze, zatrudniali pociotków. No, na przykład w 2011 roku wydali 1 800 000 złotych na spoty reklamujące Sawickiego. To były pieniądze unijne, wydatkowane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Była kampania wyborcza. A więc to były pieniądze wydatkowane niezgodnie z prawem, no, ale oni oczywiście się tym nie przejmują. To jest właśnie tak, że działają jakby czuli się zupełnie bezkarni. No ale to wszystko do czasu, proszę Państwa. To wszystko do czasu, bo żyjemy w XXI wieku. Ludzie pamięć mają. No jestem przekonany, że już teraz, podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego,
wyborcy pokaże czerwoną kartkę koalicji PO-PSL. To już będzie 25 maja tego roku, a więc to już bardzo niedługo. To jest niezwykle ważne. To jest niezwykle ważne, żeby właśnie w tych wyborach pokazać, że no, nie akceptują, że ludzie nie akceptują takich rządów, takich złych rządów, takiej złej polityki. No i zachęcam, żeby poprzeć kandydatów Prawa i Sprawiedliwości, dlatego że tylko Prawo i Sprawiedliwość jest alternatywą. Inni siebie nazywają opozycją, a tą opozycją nie są. Weźmy SLD, proszę Państwa, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Tam jest koalicja PO, PSL, SLD. Oni razem rządzą. No i ta Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przez tak długi czas blokowała telewizję trwałą przed wejściem na multiplex. Tu okazało się, że stanowcza postawa społeczeństwa, nacisk społeczeństwa na Krajową Radę Radiofonii i Telewizji przyniósł pożądany, dobry rezultat. Telewizja trwała na multiplexie jest, no ale to jest jedna stacja telewizyjna, w tym dominującym nurcie przekaz telewizyjny jest, jak Państwo możecie się przekonać, jednoznacznie prorządowy. Tak można odnieść wrażenie, że te media pokazują świat inny niż on jest w rzeczywistości, oderwany. Oderwany od rzeczywistości. To jest jedna wielka manipulacja, PR. Dziś w Polsce władza opiera się na PR-ze właśnie, na nazywaniu rzeczy inaczej niż one są naprawdę. Także serdecznie zachęcam do tego, żeby wziąć udział w wyborach 25 maja. Serdecznie zachęcam do głosowania na Prawo i Sprawiedliwość. Dlaczego jeszcze jest to ważne? Również dlatego, żeby nie marnować się głosu, żeby nie głosować na te partie, które nazywają siebie partiami prawicowymi, które nie mają szansy przejścia progu wyborczego, bo to jest marnowanie głosu. To jest w rzeczywistości oddanie głosu na Donalda Tuska, na te złe rządy. A więc jeszcze raz zachęcam do rozmowy. Jestem do Państwa dyspozycji. Program Prawa i Sprawiedliwości w skrócie, ze względów czasowych, zmiany wymiaru sprawiedliwości są koniecznością. Ja rozmawiam z ludźmi i to jest powszechne, że ludzie skarżą się na przewlekłość sądów, skarżą się na wyroki sądów, na niesprawiedliwość ludzie się skarżą. A więc co należy zrobić? To jest naszym programem. Należy powrócić do połączenia stanowiska ministra sprawiedliwości z prokuratorem generalnym. Dziś prokuratura jest korporacją odpowiedzialną wyłącznie przed sobą. Wyłącznie przed sobą. Wyłącznie przed sobą. Zresztą, kiedy popatrzymy na to, w jaki sposób prowadzone są śledztwa, no, ja wymieniłem w swoim wystąpieniu afery związane z rządem koalicji PO-PSL. Żadna z tych afer nie zakończyła się postawieniem zarzutu. Wszystko się gdzieś rozmyło. Wszystko się gdzieś rozmyło. I hazardowa, i stoczniowa, i Amber Gold, i informatyczna. Wszystko się gdzieś porozmywało. I te welewarze, i ta warmiże. To wszystko jest zamiatane pod dywan. W świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński był ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym. On towarzystwo swego czasu pogonił do pracy. Tak, tak, no bo to jest służba hierarchiczna, a więc jeżeli ktoś nie wykonuje swoich obowiązków w sposób właściwy, to znaczy zgodny z prawem i nie jest zaangażowany w swoją pracę, to po prostu powinien tracić swoją pracę, powinien być odsuwany. Prosta metoda, więc powrócić do połączenia stanowiska prokuratora generalnego z ministrem sprawiedliwości i to by zmieniło postawę prokuratury. No, jeszcze może taka mała dygresja w sprawie śledztwa smoleńskiego. Proszę Państwa, słyszeliśmy nie tak dawno, że prokuratorzy polscy po raz kolejny jechali do Moskwy, żeby skopiować zapisy czarnych skrzynek. Prawie 4 lata po katastrofie. No przecież to urąga przyzwoitości, jakiejś elementarnej, jakiejkolwiek. Ale to prokuratura, a jeszcze samo sądownictwo. W naszym programie
proponujemy wprowadzić taką izbę wyższą, jeszcze ponad Sądem Najwyższym, taką odwoławczą, izbę odwoławczą, złożoną z prawników, tak żeby, ale również z przedstawicieli społeczeństwa, tak żeby była możliwość odwołania się jeszcze ponad Sąd Najwyższy, żeby również rewizję nadzwyczajną, bo tak to się nazywa, do wyroków miał minister sprawiedliwości. Oczywiście my nie wpływamy, bo przecież władza jest rozdział władz, władza nie wpływa, wykonawcza na władzę sądowniczą, jeżeli chodzi o wyroki. No ale nie może też być tak, że sędziami są ludzie bez doświadczenia życiowego, że są ludzie młodzi, że jest ich to pierwsza praca, dlatego proponujemy, żeby na przykład sędzią mógł zostać ktoś, kto skończy 35 lat, przynajmniej 35 lat i kto wcześniej będzie pracował w zawodach prawniczych. Bo często się zdarza, że orzekają ludzie młodzi, którzy nie mają doświadczenia, po prostu żadnego doświadczenia życiowego. Często jest tak, że w sądach mamy do czynienia z klanami rodzinnymi. No i w różnych zawodach prawniczych są rodziny i to oczywiście... Jeszcze z czasów PRL. Konsekwencja wyborów, dlatego zachęcam do udziału w wyborach i do zmiany władzy, bo musimy zmienić też Konstytucję Rzeczypospolitej. Żeby zmienić wymiar sprawiedliwości, zmiana Konstytucji także jest niezwykle ważna. A w przypadku pani Śledzińskiej-Katarasińskiej, no ludzie zagłosowali na panią Śledzińską-Katarasińską. Być może były, bo to też do końca nie jest wyjaśnione, my mamy podejrzenie, że z uczciwością, jeżeli chodzi o liczenie wyborów, jest problem w Polsce. Dlatego chcemy w wyborach, żeby w każdej obwodowej komisji wyborczej był mąż zaufania, przynajmniej jeden, ale żeby jeszcze było wsparcie, taka grupa wsparcia w każdej miejscowości, żeby pilnować wyborów. To jest kapitał społeczny. W ten sposób się tworzy kapitał społeczny, w ten sposób ludzie zajmują się własnymi sprawami, bo to jest bardzo obywatelskie. Zarzucają nam, że to nie mamy zaufania do ludzi. No wręcz przeciwnie, to jest bardzo obywatelskie. To jest kontrola. Ludzie są tylko ludźmi, a więc trzeba skontrolować uczciwość wyborów. To jak słyszymy, Państwowa Komisja Wyborcza była na szkoleniu w Moskwie. Tak, no, proszę Państwa, na szkoleniu w Moskwie, Państwowa Komisja Wyborcza. To wszystko świadczy, gdzie my żyjemy. A więc dlatego jeździmy po Polsce, z ludźmi rozmawiamy i zachęcamy do tego, żeby zmienić władzę i żeby poprzeć Prawo i Sprawiedliwość, bo Prawo i Sprawiedliwość jest odpowiedzialną partią, jest partią przygotowaną do sprawowania władzy. Mamy program. Mamy post solidarnościowy, dogadała się z częścią elit postkomunistycznych. Ten układ zamknięty stworzony. Moje środowisko polityczne, ja byłem studentem wówczas, ale pamiętam, bracia Kaczyńscy mówili o przyspieszeniu. O tym, że wybory powinny się odbyć demokratyczne w pełni, nie kontraktowe, tylko demokratyczne wybory albo w końcu 89 roku, albo na samym początku roku 90. A trzymano ten rząd z Florianem Siwickim jako ministrem obrony narodowej, z Kiszczakiem jako ministrem spraw wewnętrznych tak długo. No i potem przejmowano majątek, uwłaszczanie się nomenklatury. Jak ja dziś słyszę Millera, który mówi, który roni łzy nad ludźmi mieszkającymi na terenach post-PGR-owskich, oni rzeczywiście mieszkają w fatalnych warunkach, tam biedę dziedziczą z pokolenia na pokolenie, no ale to przecież jego towarzysze partyjni uwłaszczyli się na majątku państwowym. To SLD-owcy. Jeżeli popatrzymy na firmy, które są w Polsce, to gdzieś to napisano, ponad połowa jest kontrolowana przez dawnych towarzyszy partyjnych. Tylko to trzeba odrzucić. W wyborach to trzeba odrzucić. Dlatego jeździmy i przekonujemy ludzi, tak? Proszę Państwa, trzeba pójść na wybory, postawić na Prawo i Sprawiedliwości i odrzucić tą władzę i tych ludzi. Powiedziałem, SLD, jasne, SLD to samo, to jedna banda. PO, SLD, to jedna banda. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jest tego przykładem. I jeszcze o PR-ze. Otóż, widzi Pan, z
Zachęcam do przeczytania książki trojga autorów, Resortowe dzieci. I wtedy będziemy wiedzieli, skąd się ci ludzie wzięli, skąd ich postawa, no i skąd ta agresja wobec przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości w telewizji. Ale my się tym nie przejmujemy, my robimy swoje, my jesteśmy autentyczni, my mamy przesłanie konkretne. Program Prawa i Sprawiedliwości jest konkretnym przesłaniem. Ja może bym uzupełnił, tylko pan mówił o wymiarze sprawiedliwości. Proszę pana, byli tam różni ludzie. Przecież w istocie, jakkolwiek nie jest to sympatycznie powiedzieć, ale to człowiek z naszej strony nazwiska nie wymienię, bo dzisiaj jest przed boskim sądem. On powiedział, że sędziowie nie potrzebują wymiany. No. Potrzeba ludzi na stanowiska, którzy się nie boją krytyki. Nie boją się krytyki także środowiska, w którym pracują. Sukces Lecha Kaczyńskiego polegał na tym, że on się nie bał narazić sędziom, bo działał w interesie społecznym. My nie boimy się narazić środkom przekazu masowego w imię, jeśli działamy dla dobra kraju. I dlatego uważamy, że mamy prawo prosić o to, żebyście państwo na nas głosowali, bo jeśli to będą nawet czasem ludzie skądinąd porządni, ale będą się bali, będą nie chcieli się w środowisku narazić, no to oni tego nie zrobią. Niektórzy tego skądinąd nie potrafią. No, a że działamy w uwarunkowaniach takich, a nie innych. Pan mówi, że się przebić nie potrafimy. My się potrafimy przebić, tylko co my możemy coś innego zrobić? Jeśli my wyślemy program do dziennikarza, a dziennikarz nie chce go przeczytać i powie, że nie mamy, to co pan? Co innego można robić? Mówią, że tu świetnie wyszedł z afery i hazardowej. Gdyby była uczciwa prasa, to on by nie wyszedł, bo by mu codziennie... To nie jest tak łatwo, kiedy nie można dotrzeć do opinii publicznej, bo filtr w postaci mediów jest przeszkodą. Ale my się nie obrażamy, robimy swoje. Są kanały informacji te spoza mętnego nurtu. Jest Telewizja Trwam, jest Radio Maryja, jest Gazeta Polska, jest Telewizja Republika, więc są alternatywne źródła informacji. No i jesteśmy tam obecni, rozmawiamy z ludźmi. Rozmawiamy z ludźmi. Przekonujemy, bo kiedy spojrzymy na poparcie w sondażach, to jest efekt, to jest rezultat tego, że ludzie przekonują się do nas. Jest też taka presja, wie pan, to ja słyszę często takie sformułowania. No ja nie mogę wystąpić, bo tak, bo mój pracodawca, ja pracuję w Urzędzie Miasta, burmistrz, prezydent jest z Platformy, stracę pracę, jeżeli coś powiem. Ludzie są też, wywierana jest na nich presja ze strony rządzących, a przy tak wysokim bezrobociu można zrozumieć, że taka presja jest presją autentyczną i nie oczekujemy heroizmu od ludzi. Oczekujemy tego, że pójdą na wybory i zagłosują. Na szczęście wybory jeszcze są tajne, choć jest próba złamania tej konstytucyjnej zasady w różny sposób, na przykład głosowanie przez internet. Wiemy wszyscy, że każdy z tych kodów można złapać i to jest niebezpieczeństwo naruszenia tajności. No ale jeszcze do tego nie doprowadzono. Rozmawiamy z ludźmi, jesteśmy aktywni, jeździmy po Polsce. Czy wszyscy na tej sali są przekonani? Jeżeli są przekonani, to bardzo się z tego cieszę, to zachęcam, żebyście państwo użyli argumentów tych, z którymi się dziś zgodzimy, w rozmowie ze swoimi sąsiadami, ze swoją rodziną, tak żeby krąg przekonanych poszerzać. Panowie chcą w tym pomóc. No to właśnie dlatego spotykamy się z państwem, rozmawiamy, prosimy o zadawanie pytań. Z najlepszą naszą wiedzą i wolą staramy się na te pytania udzielić odpowiedzi. Zachęcamy, żeby na kolejnym spotkaniu państwo zaprosili może kogoś z nieprzekonanych, ze swoich znajomych czy rodziny, żeby zechciał z państwem przyjść na kolejne spotkanie, żeby też porozmawiać. No i w ten sposób tworzymy ten kapitał społeczny właśnie. Zachęcamy ludzi do tego, żeby zainteresowali się swoją przyszłością, przyszłością swoich rodzin, swoich dzieci, bo jeżeli ludzie się obrażą i powiedzą, nie, ja to już mam tego wszystkiego dosyć, niech się dzieje co chce, to jest złamy to. Bo taka postawa
prędzej czy później doprowadzi do tego, że te złe rządy ludzi dotkną, wszystkich dotkną, a więc trzeba zmieniać władzę. A ci, którzy dziś Polską rządzą, dlaczego mają łatwiej? No, dlatego mają łatwiej, że są zakładnikami pewnego systemu. Film taki został nakręcony pod tytułem Układ Zamknięty. No, no taka ręka rękę myje. No, są takie obszary, które pozostają poza kontrolą. Oni wszyscy są zblatowani, wszyscy się znają, wszyscy są ułożeni. Jak ktoś próbuje, na przykładzie tego filmu, tam chodziło o gospodarkę, o to, że firma, ludzi, którzy byli spoza układu przez nieuczciwego prokuratora i nieuczciwego naczelnika Urzędu Skarbowego została zniszczona. No tak, została zniszczona, więc nie wolno do tego dopuścić. No, na tym polega demokracja, że władza jest kontrolowana, a żyjemy w takim świecie, w jakim żyjemy, no więc trzeba to wszystko brać pod uwagę i trzeba robić swoje. My ludzie oglądają wiadomości, prawda? Czyli między godziną 18.50, wtedy rozpoczynają się na Polsacie, potem TVN 19, 19.30, telewizja publiczna, telewizja Trwam 20, niedawno na Multiplexie. I otóż w serwisach tych trzech telewizji największych już te informacje się nie pojawiają, natomiast pojawiają się jakieś bzdury. Jakieś bzdury, no ale to jest jakość tych mediów, ona jest marna. Ona jest marna i w przypadku TVN-u czy telewizji Polsat to własność prywatna, to właścicielcy tak decydują. Ale jest jeszcze telewizja publiczna. No ale telewizja publiczna, jak mówiłem, to jest koalicja trzech partii PO, PSL, SLD. No i to jest odpowiedź. Dlaczego ta telewizja publiczna jest taka, jaka jest? No po prostu, bo kontrolują ją politycy tych trzech partii. My mówimy o tym, tylko tego nie pokazuję. Starałem się to udowodnić, ale jeżdżąc po Polsce o tym mówimy, jest to w naszym programie. Proszę Państwa, internet. No, też zachęcam wszystkich, bez względu na wiek, do tego, żeby korzystać się z internetu. W internecie są wszystkie relacje, nie tylko relacje, są zapisane, całe zapisy. Cały przebieg konferencji prasowych, wszystkie konferencje prasowe można sobie otworzyć, zobaczyć, wysłuchać, można skomentować, bo też jest taka możliwość. Program Prawa i Sprawiedliwości jest zawieszony w internecie, a więc zachęcam, żeby z internetu korzystać. I jeździmy po Polsce, mówimy. Jeździmy po Polsce, mówimy o tym, kontakt bezpośredni jest najlepszy. Wychodzimy z tego założenia. Koalicja. My chcemy rządzić samodzielnie. Chcemy rządzić samodzielnie. Niech pan nie kiwa głową. Jest to możliwe, bo niech pan popatrzy na tych, którzy są w Sejmie. No z kim? Z kim tą koalicję mamy robić? To jest jedna banda, no. Tak. Powiedziałem, to jest jedna banda. A czy wynik wyborczy będzie taki, że umożliwi nam rządzenie samodzielne? To zobaczymy, staramy się. Zwracamy się do ludzi. Mówimy. Proszę Państwa, chcecie Państwo zmienić Polskę? Zagłosujcie na Prawo i Sprawiedliwość. Nie marnujcie głosu na jakichś takich, którzy mówią, że a oni to w zasadzie są w opozycji, a jedną nogą są w koalicji, nie wiedzą sami, bo tam jakaś posadka dla kogoś tam z rodziny załatwiona, bo to tutaj wsparcie dostanie. Odrzucajcie takich ludzi. Odrzucajcie Państwo takich ludzi, bo to jest oszustwo. Ci ludzie, którzy tak mówią, na przykład w PSL-u są tacy, tam jest taki jeden poseł z województwa kujawsko-pomorskiego, pan jest, ten poseł też jest z województwa kujawsko-pomorskiego, który zawsze mówi, że on się dystansuje. No ale co do czego, to i tak głosuje, tak jak mu tu skarż. No, pamiętajcie Państwo, że to jest taka gra, że to jest taka gra i nie dajcie się Państwo uwieść tym, którzy takie rzeczy robią. A katastrofa smoleńska. Katastrofa smoleńska. No oni tak próbują ludziom w głowę wdrukować, że jak mówimy, domagamy się prawdy, katastrofie smoleńskiej to nam szkodzi. Ale proszę Państwa, no zauważcie, no to jest obowiązkiem naszym. Naszym obowiązkiem, ale nas wszystkich, obywateli naszego kraju, żeby dojść do przyczyn katastrofy smoleńskiej. No, ja to może postawię tak. Jeżeli państwo polskie nie było w stanie zapewnić bezpieczeństwa głowie tego państwa,
No, no to, to czy jest w stanie zapewnić bezpieczeństwo obywatelom? No właśnie. No, no to po cóż nam takie państwo, które nie jest w stanie zapewnić bezpieczeństwa? Ja nie mówię tylko o bezpieczeństwie takim fizycznym, ale i socjalnym bezpieczeństwie, żeby do lekarza można się było dostać, żeby dziecko mogło pójść do szkoły, żeby emerytura była godna i wypłacana, żeby właśnie w narkotyki nie wpadło, bo są tacy w Sejmie, którzy mają w klapach, ja tu mam orzełka z Katynia, takiego z guzik wojskowy katyński, a oni w klapach co mają narkotyk mają w klapę, wpięty, tak, i mówią, że rób ta co chce, tak, to, to oni demoralizują ludzi młodych. A więc no to trzeba w ten sposób, po prostu w ten sposób trzeba działać. No i nie mamy też złudzeń, że póki jest ta władza, to przyczyn katastrofy smoleńskiej ona nie wyjaśni, bo nie jest tym zainteresowana, bo nie jest tym zainteresowana, ale żaden reżim nie trwa wiecznie. Dziękuję. A przy tym dodam, że proszę Państwa, media głównego nurtu są mediami III Republiki. Sugestie, że ktoś, że oni będą chcieli dopuścić do tego, czy przekazywać informacje, które w ostatecznym rozrachunku będą korzystne dla nas, no to są troszkę no, maszycielskie. No. Oni nigdy się tego nie dopuszczą. Wyciągniemy konsekwencje, złodzieje zostaną ukarani, ich miejsce jest w więzieniu. No to nie ulega żadnej wątpliwości. To nawet nasi przeciwnicy nam przyznają, że za rządów Prawa i Sprawiedliwości powstało Centralne Biuro Antykorupcyjne i złodziei ścigało. Nawet tych, którzy gdzieś tam w okolicach władzy byli. Bez względu na to, że władza była nasza, jak był złodziej, no to jego miejsce jest przed sądem, a później w więzieniu. To za to tak też nas ten establishment, ten układ zamknięty, za to też nas tak to jest nienawidzi. Ta sfera dotycząca nadużyć gospodarczych, ale jeszcze jest sfera dotycząca nadużyć z okresu PRL-owskiego, to też trzeba osądzić. Miejscem Jaruzelskiego jest sala sądowa. Tak, on powinien być, no, pamiętacie Państwo te zdjęcia Mubaraka, byłego dyktatora Egiptu. Tak, tak, no właśnie przed sądem. A Jaruzelski jest zbyt chory, żeby stawić się na salę sądową, no ale jest dość zdrowy, żeby razem z Kwaśniewskim i Millerem fetować swoje 90. urodziny. Stary człowiek, ale tu chodzi o to, że stary czy chory za zbrodnie odpowiedzieć musi. Bo tu chodzi o wskazanie następnym, że kara ich dosięgnie, tych, którzy ośmielili się podnieść rękę na naród. A teraz sprawa żołnierzy wyklętych. Dopiero dzięki inicjatywie świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego mamy 1 marca jako święto, Narodowe Święto Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Dopiero teraz IPN dokonuje ekshumacji bohaterów, patriotów, ludzi, którzy powinni być stawiani za wzór. Oni w zbiorowych mogiłach na Powązkach, zakopani. A nad nimi groby oprawców. No i właśnie, no i gdzie tu sprawiedliwość? To też trzeba zmienić. Trzeba docenić postawę rotmistrza Pileckiego, generała Fieldorfanina. To bohaterowie, to ludzie, którzy poświęcili własne życie za wolność swojego narodu. To są wzorce do naśladowania. To jest kwestia patronów ulic. Pewnie w Płocku. No ale właśnie, no kto to słyszy? W Warszawie pomnik 4 śpiących. A pani Gronkiewicz-Walc, wiceprzewodnicząca PO, zastępczyni Donalda Tuska, z ambasadą rosyjską pyta ambasadora rosyjskiego, czy może przenieść pomnik. I co ambasador rosyjski odpowiada? No oczywiście, wiadomo co odpowiada. No, to trzeba robić, a nie pytać. No gdzie my jesteśmy? Czy żyjemy w niepodległym państwie, czy też mamy pytać protektora? Tak, w XVIII wieku już tak było, że pytano ambasadorów o to, co mają zrobić, czym to się skończy. Uważamy, że media lokalne też powinny być niezależne. Nie wiem, jak jest w przypadku pańskiej gazety, ale często się zdarza tak, że media są zależne od samorządu. Że media są zależne od samorządu, bo samorząd jest reklamodawcą w tych mediach. No i w związku z tym
niezależność tych mediów no na pewno jest wielce wątpliwa, bo krytykować władzę, która finansuje gazetę, nie sposób, bo jak zacznie gazeta krytykować władzę, to reklamy się skończą. A więc nasz projekt zakłada stworzenie takiego funduszu, funduszu mediów niezależnych, który by no po prostu sponsorował media, media właśnie niezależne, media lokalne, tak żeby one nie były tubą władzy lokalnej, bo na tym polega demokracja, że władza jest kontrolowana przez opinię publiczną, przez społeczność lokalną. Płock jest dużym miastem. Pewnie w Płocku nie mamy tak patologicznych przypadków, jak w małych miastach, czy w mniejszych powiatach, gdzie nie istnieją media, gdzie rada jest uzależniona od wójta, gdzie nauczyciel się nie zdecyduje na kontrkandydowanie z wójtem, bo wie, że jeżeli przegra, to będzie musiał się wyprowadzić, gdzie lekarz się nie zdecyduje na kontrkandydowanie z wójtem, bo wie, że kiedy przegra, to będzie musiał się wyprowadzić. No i to też jest w naszym programie. To wprowadzimy, to dotyczy samorządu, otóż ograniczymy kadencyjność wójta, burmistrza, prezydenta do dwóch. I starczy. To jest ważne dla higieny. Tak, to jest ważne dla demokracji. Bo w przeciwnym razie to mamy klany, które rządzą, jakieś sitwy lokalne, układy z wójtem, który jest nie do ruszenia, który jest takim lokalnym kacykiem. Nie do ruszenia. W ogóle spada hodowla trzody chlewnej w Polsce. W 2007 roku pogłowie wynosiło prawie 19 milionów sztuk, teraz prawie 11 milionów sztuk. Spożycie mięsa wieprzowego w przeliczeniu na jednego mieszkańca naszego kraju spadło o 4 kg od tamtych czasów. Nie, przepraszam, o 6 kg. O 6 kg. O 6 kg od tamtych czasów. No i od roku 2007. I to rzeczywiście jest tak, że my spożywamy więcej mięsa wieprzowego niż jest hodowane w Polsce. Importujemy. Importujemy mięso kiepskiej jakości. Bo importujemy mięso z zachodu Europy, tam ono nie jest hodowane tak jak w Polsce, tylko jest produkowane. Tam są te tuczarnie, te fermy przemysłowe. I to mięso, nie wiadomo jaka tam pasza jest podawana tym zwierzętom, no, to wszystko jest gorsze. Jak właśnie zresztą, jak Państwo wiecie, ileż to było afer związanych z marną jakością tych przetwórni rolno-spożywczych. Co tam w tych kiełbasach znajdowano, prawda? Co nam podają? A jaka jest marna jakość służb weterynaryjnych? No przecież dobrze to pamiętam. Okazało się, że w suszu jajecznym nie było jajek, tylko to wszystko chemicznie wytwarzano. Także nasz eksport do Rosji i na Białoruś, bo to razem jest traktowane, wcale nie jest duży. Wcale nie jest duży. Czyli wygląda na to, że my jemy coś, co jest marnej jakości, a sprzedajemy to, co jest hodowane w gospodarstwach rodzinnych, to, co jest wysokiej jakości. No ale czego to jest rezultat? No, złej polityki rządu. Złej polityki władzy. A proszę Państwa, ten kryzys, to, że hodowcy bankrutują, no przecież to wyraźnie widać, że chodziło tam o walki wewnętrzne w PSL. No. No to wyraźnie widać, że chodziło o to, żeby zamienić Kalembę Sawicki. Bo Piechocińskiemu zależało na tym, żeby do takiej zamiany doszło. Ale to się odbywa kosztem hodowców, kosztem ludzi, którzy bankrutują, kosztem rolnictwa. No takie gierki sobie uprawiają panowie. Stąd także prośba do Państwa. My staramy się jeździć. Jeździmy tam, gdzie to tylko jest robione. No ale proszę Państwa, naprawdę obalić to, co narosło w ciągu tych 24 lat, nie będzie łatwo. My musimy mieć świadomość. Ale albo to zrobimy, albo będziemy grzęznąć, będziemy coraz słabsi, będziemy pośmiewiskiem narodu. Żadni Amerykanie nam niczego nie udostępnią, bo liczą się ludzie tylko
polityce światowej z silnymi. Silnym się zobowiązań dotrzymuje, słabym nie. I musimy o tym pamiętać. Silnej Polski bez Prawa i Sprawiedliwości, mało tego, z czołową rolą Prawa i Sprawiedliwości nie będzie. No dziś wiedzą to wszyscy i ci, którym taka Polska jest nie na rękę, rządzą i przeciw nam działają. No. Dlatego musimy to wszystko zmienić, ale musimy też mieć świadomość, że łatwo nie będzie. I dlatego wszystkim prosimy o pomoc i prosimy was o to, żebyście się także zaangażowali. Panie Przewodniczący, bardzo panu dziękuję za to, że pan przyjechał. Bardzo dziękuję za to. Thank you.